Film jest instrukcją do arkusza, jaki stworzyłem, aby prawidłowo zaplanować ilość i rozmieszczenie paliwa na lot dla Twin Beacha, który ma zainstalowany mod Denark. Jest to rzecz dosyć istotna w przypadku tego samolotu, gdyż jak opowiadałem w jednym z poprzednich materiałów prezentowanych na moim kanale, wymagana jest określona procedura korzystania z paliwa znajdującego się zarówno w przednich, jak i tylnych zbiornikach. Pokrótce dla tych, którzy nie oglądali, przypomnę, że samolot posiada 4 zbiorniki paliwa, 2 przednie i 2 tylne. Zgodnie z procedurą w trakcie startu wznoszenia i zniżenia wymagane jest korzystanie ze zbiorników przednich. Natomiast w locie poziomym zaleca się wykorzystywanie paliwa ze zbiorników tylnych. Zbiorniki przednie obsługiwane są przez 2 elektryczne pompy paliwowe, które umożliwiają uruchomienie silników i mogą być wykorzystywane w przypadku awarii głównych pomp paliwowych napędzanych przez pracujące silniki z samolotu. Pompy elektryczne nie obsługują zbiorników tylnych. Planując paliwo, należy tak rozmieścić je, żeby przy podejściu do lądowania zawsze mieć taki jego zapas w przednich zbiornikach, aby w razie awarii głównych pomp paliwowych wykorzystać pompy elektryczne. Sam niedawno doświadczyłem wodowania przed pasem, właśnie źle planując rozmieszczenie paliwa w przednich i tylnych zbiornikach. Dlatego zachęcam do korzystania z tego właśnie arkusza. Zaznaczam, że nie jest to narzędzie, które samo za nas zaplanuje niezbędne na lot paliwo. Jest to raczej narzędzie pomocne przy jego wyliczaniu. No ale przejdźmy już do samego arkusza. Wszystkie pola, które są dostępne do wpisywania danych, wypełnione są żółtym kolorem z czerwonym obramowaniem. To są właśnie te pola. Pozostałe pola są zablokowane, nie można w nie nic wpisywać. W pola wpisujemy jedynie wartości liczbowe, tak jak tutaj widać. Skróty jednostek, w jakich należy wpisać dane, znajdują się obok każdego pola, czyli tutaj widzimy, że są stopy, mile morskie, FM-y, węzły, minuty. Po zaznaczeniu pola, o ile wpisywana w nie wartość ma ograniczenie, pokaże się komunikat podający przedział wartości, jaką należy wpisać. Powiedzmy tutaj, jeżeli poziom lotu chcemy zaplanować na, znaczy nam się podaje informacja, że maksymalnie 26 tysięcy, ale jeżeli wpiszemy 30 tysięcy, to popatrzmy, co się stanie. Otrzymamy informację, że prawidłowy pułap dla tego samolotu wynosi od 1 do 26 tysięcy stóp i po prostu nie zostanie ta wartość zapisana. Wprowadzenie danych zaczynamy od podania wysokości w stopach, na jakiej znajduje się nasze lotnisko, z którego startujemy. W naszym przypadku jest to 100 stóp. Następnie podajemy również w stopach nasz docelowy poziom lotu, czyli na jakim pułapie będziemy lecieć. Tutaj jest akurat 11 tysięcy. Następnie podajemy wysokość lotniska docelowego, no tutaj 123 stopy i dystans, jaki mamy pokonać. No powiedzmy 450 mil to będzie. No i teraz tutaj mamy następnie taki zieloną tabelkę, ona się sama wylicza, tu nic nie wpisujemy. Przechodzimy niżej, no i mamy te 3 etapy każdego lotu, czyli wznoszenie, przelotowa, czyli lot poziomy na pułapie i zniżanie. No i podajemy tutaj odpowiednie wartości, na przykład vertical speed pierwszy, będziemy się wznosić 500 stóp na minutę. Następnie z jaką prędkością będziemy się wznosić? No powiedzmy 120 węzłów. No i ostatnia, bardzo istotna, ostatni parametr, który musimy wstawić, to jest GPH, czyli ile galonów paliwa na godzinę zużyjemy.
No i tutaj nie ma co tłumaczyć. Przelotowa, no to tylko prędkość, z jaką będziemy lecieć, też zużycie paliwa, zniżanie, jak szybko będziemy się zniżać i z jaką prędkością i zużycie paliwa. Następnie dodajemy rezerwę w minutach lotu. Tutaj jest akurat 20 minut. No i wszystko nam się tutaj elegancko powylicza. Tu już nie będę tłumaczył, no bo to wszystko jest opisane. Natomiast tutaj zostanie w podsumowaniu doliczone 10% wartości czy ilości paliwa, jaką zaplanowaliśmy, jaką wyliczyliśmy na lot, i kołowanie to jest 2,5 galona. Następnie arkusz wyliczy nam, jak powinniśmy rozłożyć paliwo w poszczególnych zbiornikach. Maksymalnie w tylnych zbiornikach możemy mieć 25 galonów, nie więcej. I tu już widzimy, że mamy maksymalnie. W przednich możemy mieć 78. No to wprowadźmy sobie jakieś dane. Powiedzmy, tutaj będzie 200. OK. Będziemy lecieć na przykład 15 tysiącach. Widzimy, że jak zatwierdzam, to tam się jakieś wartości zmieniają. Wysokość lotniska docelowego, niech to będzie, nie wiem, 50 na przykład. No i długość naszego lotu niech będzie, powiedzmy, 800. Wprowadziłem 800 mil i otrzymałem komunikat, że przekroczona została pojemność zbiorników. Czyli maksymalnie w samolocie może być 206 galonów i ta wartość przy tej odległości, przy tych parametrach lotu została przekroczona. No więc zmniejszmy sobie, jaki to tam będzie, na przykład 600. Też jest za dużo. No to zmniejszmy na 300. No i jest 120 galonów i tutaj nawet w tylnych zbiornikach nie mamy do pełna, mamy 24 galony na zbiornik i po 60 w przednich. Jednocześnie, no tak jak mówiłem, to wylicza nam się czas wznoszenia, czas na przelotowej, ogólny czas lotu i dystanse. Teraz wznoszenie. Na przykład chcemy, żeby się wynosił 2000. Nie da rady, dlatego że maksymalnie 1850 może być. W związku z tym musimy tutaj zmienić. Powiedzmy, zmienimy na 600 z prędkością na przykład 110, tak wolniutko. No i wtedy na pewno nam się zmieni GPH, czyli zużycie paliwa na godzinę. No i teraz jak to wstawiać? Pozostałe dane są, no, w zasadzie nie ma co tłumaczyć, jak to wyliczać. Natomiast to jest dosyć istotny element tych wyliczeń. Więc tutaj, no, musimy zaplanować, jak chcemy lecieć. Czy chcemy bardzo szybko się wznosić i szybko lecieć na przelotowej i, nie wiem, wolno się zniżać. No, w zależności od tego, jak będziemy ustawiać przepustnicę śmigła, znaczy otwierać przepustnicę, ustawiać śmigła i przede wszystkim ustawiać mieszankę. Ona jest bardzo istotna przy zużyciu paliwa. No i tutaj będziemy na pewno się posługiwać tym modem DNARC, czyli będziemy obserwować na bieżąco, ile nam poszczególne silniki zużywają paliwa. No i po prostu będziemy musieli się trzymać tych założeń, które przyjęliśmy. No jeśli chodzi o takie średnie, no to wznoszenie w granicach 60, tu chyba nawet będzie mniej, bo 110 przy 600 to można przyjąć. No powiedzmy na przelotowej weźmiemy sobie 150. No i 40 powinno moim zdaniem zupełnie wystarczyć, jak dobrze ustawimy mieszankę. No musimy pamiętać jeszcze, że do wysokości 5000 stóp
mieszanka, dźwignie mieszanki są maksymalnie do przodu. Później już to zmieniamy. Jak to wybierać, ustawienie mieszanki, no to mówiłem w poprzednich filmach i pokazywałem w tym filmie z lotu online. No i zniżanie, na przykład weźmy 800. I zniżać się będziemy 140. No i ten 35, no spokojnie wystarczy. No i weźmy 15 minut do zapasowego lotniska. No i wyszło nam 113 galonów, zużyjemy, jak to jest rozłożone, to widać. No i w zasadzie nie ma chyba co więcej tłumaczyć. Ja link do ściągnięcia tego arkusza podam w opisie.